Proszę Państwa, my tutaj zapraszamy w tym naszym parku Skaryszewskim, ucząc się różnych takich przykładów od naszych z Angloameryki, Białystok braci świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy z Angloameryki, Białystok ludzie jako czy ci prawosławni, czy ci święci, świadkowie, no to proszę się uczyć, proszę do nas telefonować i pytać się, na czym polega gościna na przykład świadków Jehowy. No świadkowie Jehowy przede wszystkim, oni się nie dzielą, świadkowie Jehowy są równi, jak to się mówi, no tak jak Jezus powiedział, aby nie było wśród was rabbi, aby nie był to nauczyciel, gdyż jeden jest tylko nauczyciel wasz, Jezus Chrystus, a wy wszyscy braćmi jesteście. Czyli proszę Państwa, ile tych mądrości w jednym zdaniu tu można opisać z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, czego oczywiście świat nie przestrzega, bo świat zawsze stosował i ten polityczny i ten religijny swoje prawo wprowadzał zastępcze, nawet wyrzucając prawo Boże precz. I prawo Boże, na przykład drugie przykazanie, co poszło precz? Nie będziesz czynił obrazu rytego, prawda? Nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, jestem Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, a okazuje miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia. Czyli, że Bóg bardziej jest miłosierny niż ten, który karze, bo niektórzy to już chcieliby podzielić na Stary Testament, Pismo Święte, i na Nowy Testament, czyli, że może lepsze coś, co w Nowym Testamencie by było. Nie wolno tak dzielić. No wiemy, że świat jest na trzy części podzielony, jak to Arystoteles powiedział, że liczba trzy jest, proszę Państwa, doskonałością narodu, że jest klasa Żydów, łacienników i katolików. No to przecież cały czas to jest, cały czas to będzie, cały czas to było. No, to jakoś tak diabeł podpowiedział Arystotelesowi, ale ja bym tego nie powiedziała, że liczba trzy jest doskonałością narodów. Może cztery. Elka Pierdzielka, Cinderella i Wiesiolandia. Ale na ten temat więcej mamy w kanale elmercedes.youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszam.